Siemanko moi drodzy, ja jestem Duwix, a w dzisiejszym filmie pokażę wam ile można zdobyć na Diamentowej Panterze na trudnym poziomie na literce wyzwaniu. Także was do oglądania, subskrybujcie mój kanał i łapeczkę w górę stawcie na zasięgu i komentarz. A więc tak, najlepszym podejściem do robienia pantery oczywiście jest kosatka, punkt filtracji tunel od połowy, punkt wyjścia do rezydencji też tunel od połowy, punkt ucieczki to jest główny dog, który jest też, jest, ale kosatka też może być, no i po dnia to może albo dzień i noc. Noce to trudniej zna zauważyć, ale to i tak nie ma znaczenia, bo tak łatwo jest zrobić i tak dalej. Mój kolega Andrzej, mój pomocnik, który mi pomoże w tym odcinku, daje mi 80%, ponieważ pokażę wam ile można być na maksymalnym łupie przy 85%. Weźmy już do środka, zjedliśmy te wszystkie kraty, idziemy tunel od połowy, wchodzimy do Erubio. Tu jesteśmy w środku, zabijamy wszystkich strażników, znaczy nie wszystkich, tylko tych najważniejszych, żeby dropły nam karty dostępu. Polecam wam właśnie tych zabijać, które idziemy w tą stronę, nie warto zabijać po tych lewej, bo wtedy jest taki bug, że się zabije tych dwóch, tam gdzie są obok siebie, tutaj bug taki jest, że alarm się pojawia, więc tych razie polecam wam ominąć. Tych na czerwono tak samo trzeba ich pozabijać. I tam trzeba też łatwo iść na górę. Bo tam jest karta schowana i też jest safe dzienny. Ma to do zebrania. Widzicie, podniosłem klucz. Polecam iść wam tam na dół, na sam dół. Bo wtedy łatwiej jest dojść do głównego łupu. Jesteście w środku, na dole, to musicie to zhakować. Bardzo też na kanale jest łatwy trik hakować na Cao Perico. Tutaj musicie dać wszystkie górne, jakie są na samej górze, taki sam odcisk wszędzie, na każdym z tych. Jak już daliście, to na górę dajecie, i nominacie dajecie raz, dwa, trzy, raz, dwa, cztery. Dajecie na sam dół, lewą strzałkę, raz, dwa, dwa, trzy. No to jest takie bardzo łatwe hakowanie. Na moim poradniku wam tłumaczyłem dokładnie jak się trzeba hakować. Mogę wam też dać link do tego filmiku, jak się to łatwo hakuje. Bardzo podstawowa metoda i chyba jest to znowu najłatwiejszy metod do hakowania na Cao Perico. Wysekowaliście już, wchodzicie do środka i bierzecie panterę. Tutaj właśnie już czeka pantera. Każdy z nas to, na to czekało od 3 miesięcy, nie? Bo miało być w lutym, a jest w maju, nie? Ale jest w końcu. Lepiej niż teraz, niż później, niż wcale, co nie? Nieprawdaż? Więc tak samo polecam wam zebrać tą panterę w taki sposób, że dajecie, ci wciskacie na maksa, potem odpuszczacie i tak znowu, bo jak dajecie cały czas naparzacie, wtedy wam wolniej to schodzi, więc polecam robić tak, co stopować i znowu, wtedy szybciej zetknijcie te kraty właśnie, tą szarlotę. Gdy już zebraliście główny cel, to oczywiście kto ma więcej złota, to zbieracie 3 złota. Forsy i marihuany i tak dalej, tego nie zbieracie, bo to się w ogóle nie opłaca, tak samo obrazy, tylko złoto. To złoto, a idealnie, jeżeli macie dużo złota, bo mój kolega miał tylko jedno złoto, to polecam wam też zebrać kokainę, nie? Thank you.
Gdy zebraliście już najważniejsze łupy, czyli złoto, które kolega miał tylko jedno złoto i zebrałem falce, ale ja idę dalej po kokainę, szukać, czy jest kokaina. Teraz po prostu wychodzimy z rezydencji Rubio. Też pokażę wam najlepsze sposoby, żeby uciec stąd. Najlepszy sposób taki jest, żeby iść za wodą. Żeby, jak już uciekacie, to bierzecie motor i płyniecie do wody, cały czas płyniecie wprost przed siebie na wodzie i dodam to zalicza i koniec napadu. Oczywiście też możecie udać się do głównego doku albo do pustnego doku, wziąć pontona i też uciec. To jest też fajny sposób. Gdy szukacie kokainy, i też wam pokażę, jak szybko uciec tak samo tym sposobem. Ja wiecie, akurat w tym miejscu jest jedna kokaina, jedna taka kubka kokainy, zabiera pół torby i będę potrzebował jeszcze jednej takiej kubki, którą niestety nie było, poszukałem wszędzie, więc musiałem zrobić albo marihuanę, albo fosę, więc polecam, jeżeli już taka sytuacja, że macie wszystko złoto pełne i kokainy nie ma wszędzie, to polecam zrobić marihuanę, bo fosa jest najgorsza. I również wam też wytłumaczę, jak zrobić elitarne wyzwanie. Elitarne wyzwanie to trzeba zrobić tak, żeby musicie mieć, każdy z was graczy musi mieć pełną torbę. Napad trzeba zrobić mniej między minutach 15 minut i nie możecie zginąć. Takie są wymagania na elitarne wyzwanie. Elitarne wyzwanie daje tak, że normalny, jak macie normalny poziom, to daje wam 50 tysięcy, a jeżeli macie trudny poziom, to daje wam 100 tysięcy dolarów. Więc elitarne wyzwanie na Call of Duty wydaje się bardzo proste do zrobienia. Jak sami się można zobaczyć, nie było wszędzie kokaina, była tylko jedna sztubka blisko Erbio, więc musiałem zebrać force marihuanę. Mój kolega powiedział, żeby zebrać tutaj force i tam później marihuanę dobić do pewnej torby, więc tak zrobiłem. A teraz wam wytłumaczę, jak szybko uciec z Erubio, z wyspy. Po prostu udajecie się tam, gdzie jest duża góra i udajecie się do wody. I będziecie macie kosatkę. Jeżeli macie inne podejścia, nie wiem, na przykład Veluma, to musicie się dodać do Veluma. Znaczy nie, po prostu Veluma mamy w początku, nie? Ale jeżeli macie kosatkę, to udajecie się do wody. Tutaj jest najprościej, wtedy macie te stroje. W innych przygotowaniach, innych pojazdach tak samo to możecie udać, ale wtedy jest ciężej, bo nie macie tego stoju nurka. Ale też na spokojnie dacie radę i też możecie się udać na przykład do głównego doku albo do północnego doku, bo widzicie, jak właśnie uciekam wodą, to jest najlepszy sposób do ucieczki. Zarobiliśmy ponad 2 miliony 800 tysięcy. Jakbyśmy mieli 3 złota, to 3 bańki z czymś jeszcze spokojnie byśmy mogli je zarobić, więc jak wiecie, jest kolosalny zarobek na panterze, na trudnym poziomie i już wkrótce się przekonacie, ile zarobiłem na maksymalnym łupie w 85%.
gdy już przepłynęliście już dłuższą odległość od wyspy, już wam Paweł mówi, że już w porządku, już czas uciekać i właśnie przeniesie was już do Los Santos. I udajecie cały łup agentowi, czy jakimś gościowi, udajecie, on daje wam hajs i napad zaliczony. I że wam polanin się spodobał, ile może zrobić na pancerzu, na maksymum łupie, na trudnym poziomie, tak dalej, to dostacie u mnie suba, łapkę w górę, będzie bardzo miło z tego powodu i z każdego suba dziękuję bardzo. Jak widzicie, 800%, 2 250 000, ukończyłem minimum elitarka, zwanie też zrobione, ale zapomniałem jednak hakowanie, nie zginienie, tylko pełne torby, czyli możecie nawet zginąć nawet, z tego tam to wychodzi. I zarobiłem 2 350 000. Jakbym miał jeszcze złoto, to 2,5 miliona na spokojnie możecie zarobić. 2,5 miliona, więc to jest naprawdę duży, duży zarobek. Więc jednak chodzi o elitarne wyzwanie, że musicie mieć bezpłatne hakowanie, pełne torby i czas. Bez ginięcia. Więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.